Dzień dobry, ja jestem Pan Kawia i dzisiaj powiem wam co nieco o reworku Wickerbottom. Co ja mogę powiedzieć? Jest naprawdę grubo. A zanim przejdziemy do książek, których dodano aż 11, muszę napomnieć o kilku ważnych zmianach w mechanice postaci. Od teraz nawet odrobinę zepsute jedzenie nie odnawia zdrowia bibliotekarki, w żaden możliwy sposób nie możemy też jej zmusić do zjedzenia nadgniłego jedzenia. W żaden sposób nie można jej też uśpić, więc gestalty, ataki Celestial Czempiona czy też ziewanie Borsuko Niedźwiedzia nie ma na nią żadnego wpływu. Wickerbottom może wybudować nową strukturę. Regał na książki, który ma aż 20 slotów. Moim zdaniem przydałoby się w nim również miejsce na zapisy nutowe Arii Wickfried oraz kodeks Umbra Maxwella, ale jest to dopiero beta i możliwe, że jeszcze coś się zmieni. Półka na książki działa również jako silnik alchemiczny, co ma naprawdę duży sens, biorąc pod uwagę wiedzę, jaką możemy znaleźć w bibliotekach. Jak wspomniałam, Wickerbottom może wytworzyć teraz 11 nowych książek. Pierwszą z nich jest książka Fanatyka Wędkarstwa, która może być bardzo przydatna przy wykonywaniu questów krababci. Po jej użyciu przy brzegu pojawiają się ławice rybek. Arachnofobia dla opornych. Po jej użyciu na ziemi pojawia się pajęczyna, która skutecznie spowalnia każdego moba, który się na niej znajduje. Super sprawa, jeżeli chodzi o farmienie, spowalnianie np. świnek, mniejszych bossów. Książka do przywracania optymalnej temperatury ciała. Powoduje ochładzanie lub ocieplanie postaci do 35 stopni. Działa również na inne postaci w teamie. Rytuały deszczu w praktyce. Wicker od dzisiaj staje się najlepszym przyjacielem wszystkich. Deszcz jest bardzo przydatny przy walce Morning Starem, mnożąc zadawane przez niego obrażenia. Dodatkowo kombo z Warli może przynieść tutaj dodatkowe profity. Co do deszczu, to ja widzę też idealny potencjał do redukowania nawet do zera samozapłonów, więc baza na oazie odchodzi do lamusa. Tym samym, gdy pada deszcz, oaza jest mokra, nie pojawi się na niej antlion i nie będzie nas trollować. Książka również ma moc sprawczą, by zatrzymać deszcz. Usługi pszczelarskie. Książka, dzięki której przy każdym użyciu przywołujemy sobie 3 dorodne trutnie, które są naszymi minionami. Ja tu widzę alternatywę cheezowania Krabkinga. Trzeba jedynie dbać o zdrowie psychiczne, bo jeżeli nasze sanity wynosi 0, spawnujemy sobie cieniste kreatury. Nowa książka związana z ogrodnictwem i za jej pomocą przyspieszamy plony na 15 krzaczkach jagód i pomożemy skutecznie wyrosnąć roślinkom na farmie. Niestety bez szans na gigantyczne plony. Encyklopedia Wszystkiego odblokuje nam wszystkie struktury z silnika alchemicznego i w końcu możemy przejść do kolejnych 2 ciekawych książek. Książka dająca obszarowo światło. Po jej przeczytaniu pojawia się łuna światła na kształt wyrwy w jaskiniach. Ten efekt utrzymuje się bardzo długo i ma to potencjał np. walki z Klausem lub Shadow Pieces. Jeżeli jest użyta w jaskiniach, powoduje trzęsienie ziemi. I wreszcie ostatnia książka, która jest przepotężna, bo zmienia zupełnie mechanikę całej gry. Jest to Księga Lunarna, której przeczytanie skutkuje zmianą dowolnej nocy w pełni. Mocarna książka, przydatna przy speedrunowaniu Celestial Czempiona. Widzę tu również duży potencjał przy farmieniu Krampussaka z zabijania Glomera, czy też farmienia mięsa ze świniołaków. Stare książki pozostają nadal możliwe do wytworzenia, co klasyfikuje teraz Wickerbottom jako jedną z bardziej opłacalnych postaci do grania solo i mordowania dużych stworów. Na mnie ten rework zrobił gigantyczne wrażenie, a w komentarzu napiszcie, jakie są wasze odczucia. Jak wspomniałam, jest to dopiero beta i wszystko może ulec zmianie. Oficjalnego reworku możemy się chyba spodziewać za jakieś 2 tygodnie. Poza reworkiem Wickerbottom pojawiało się również kilka istotnych zmian w Vortoxie, Winonie i Walterze, ale je omówię w oddzielnym filmie. To byłam ja, Pan Kawia, widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa!